Idzie Pawła Lisa, jak mówiłem. A to podobny głos do tej Pawła Lisa. Myślałem, gdzie to jest ten Pawła Lisa. Mam nadzieję, że to już te kolejne 2 lata będą troszeczkę inne.
Ale nie ma ja, co zważa? W tej pory mamy krótkie strzelaków, nie to moje kochane radio. Tam nie wchodzi, ale krótkie.
Rzeczywiście tutaj nie ma takiego jednoznacznego stwierdzenia, że to jest właściwe. Ja myślę, że
różne procedury tutaj również modyfikacje pewne. No tego nie ma w Europie i rzeczywiście ta żywność jest wtedy tańsza, łatwiej, nie wiem, czy dużo firm kupuje wtedy te towary. Rzeczywiście, to myślę, że no, w tym wypadku to jest po prostu niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że tutaj będą się toczyły teraz oczy, tylko no, w innym wymiarze tutaj również, jeśli chodzi o te podpisanie tych umów. Radio Maria, bardzo proszę. Ochrony Jezus Chrystus, panie dziękowym. Mówi pan, że z Polski, jeśli może państwo w studiu, co może panu? I chcę powiedzieć, że na sytuacji międzynarodowej obraz Polski jest niezmiernie według mnie optymistyczny. Po wygranej tradycji uważam, że Polska wkroczyła na drogę normalności. Jeżeli jeszcze zauważamy, nie wszystko statku, tylko będziemy je zauważać, ale raczej należy na to spojrzeć realnie. Nie można bowiem leczyć choroby, która trwała dziesiątki lat przez 2 lata obecnie tych obecnych rządów. Ocena Unii Europejskiej, która teraz nie przychylna, jest nieadekwatna do faktycznych. Nie byłoby problemu i braku demokracji w Polsce, gdyby w Polsce rządzili liberałowie, o czym zaświadcza miniony okres w postaci 8-letnich rządów koalicji PO-PSL. I mam taką diagnozę na karcie Puszczy Białowieskiej. Dlaczego jest problem Puszczy Białowieskiej? Dlatego, że Puszcza Białowieska znajduje się w Polsce. Gdyby znajdowała się we Francji lub Niemczech, nie byłoby problemu. I na pewno dużym problemem jest kornik drukarz, dużym zagrożeniem dla lasów, ale o wiele większym problemem jest ten robak, który toczy Brukselę. I według mnie najważniejszą sprawą jest zaufanie opatrzności, ponieważ jako ludzie my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, ale ufając opatrzności i posługując się w swojej codzienności właśnie tym odniesieniem, możemy bardzo optymistycznie przyjrzeć, bo opatrzność nas dobrze prowadzi. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za pozornie. Dobrze, to była taka właśnie diagnoza, którą tutaj pan stosuje. Ja myślę, że ta dyskusja na temat przynajmniej się toczyła, to ja myślę, że też ma pan rację, że to się znajduje w Polsce. Gdyby czy może był inny rząd, ta dyskusja na arenie takiej nawet międzynarodowej byłaby trochę inna, bardziej merytoryczna, a nie tutaj już populistyczna, bo trzeba się wspierać, to są ważne kwestie, ale właśnie to pan zauważył, to bardzo się cieszę. To jest troszeczkę tak, ostatni temat, mówiliśmy o CETA, o tym układzie między Kanadą a Unią Europejską. On został zawarty w 2016 roku, właściwie zakończył ten pewien etap, ale ja myślę, że można wrócić do tego i próbować dokonać pewnych zmian. Ja myślę też, że tutaj z Puszczą Białowieską też jest tak, że co prawda no, tutaj zostało to wszystko zatrzymane. Ja myślę, że tutaj takie wyjaśnianie sprawy, czy też nie zaopinianie sytuacji, to też jest, bo proszę zobaczyć, dwie strony okopały się na pozycjach i nie ma tych dyskusji. Ja myślę, że tutaj ten krok pana premiera Morawieckiego też jest chyba najwłaściwszy, z tego powodu, że no, też przekonać, też w jakiś sposób pokazać, ale też pokazać, że rząd polski jest przeświadczony o swojej racji, ale umie rozmawiać. To też chyba w tym bardzo antagonizowanym teraz środowisku, czy antypolskim, też jest ważne. Też pokazanie właśnie tego, że my nie jesteśmy, przepraszam za określenie, uparciu, a wysłuchamy też argumentów drugiej strony. To chyba to, co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi tutaj o pytanie ostatniego słuchacza. No, tutaj ojciec Witek pokazuje, że chyba będziemy kończyć. Szanowni Państwo, jestem bardzo podbudowany tą dzisiejszą dyskusją. Ja nie pamiętam, żeby było tyle telefonów, tyle pytań, tyle bardzo właściwych, mądrych pytań, bo to były pytania czy głosy w dyskusji, które dużo wnosiły i pokazywały Państwa zaangażowanie właśnie w ten rozwój naszego państwa i w tej dziedzinie, tej polityki zagranicznej. Szanowni Państwo, to nie jest takie proste, jak może na pozór wygląda, ale rzeczywiście ten wymiar międzynarodowy odgrywa istotną, no, bardzo istotną rolę w rozwoju naszego państwa, w rozwoju każdego narodu. I kiedy my będziemy dbać o te nasze państwo, będziemy też, tutaj mówię o modlitwie, bardzo ważne, też będziemy czynić wszystko. Właśnie kiedyś mi przypomniało się takie zdarzenie, że jeden z moich przyjaciół, przodków mówił, wy tak mówicie o patriotyzmie, a widziałeś, bo tak, jechaliśmy na taką autostradę, widziałeś, twoi rodacy wzięli papier i wyrzucili, nie do kosza, tylko właśnie takie małe gesty, takie rzeczy są ważne i właśnie budują tą naszą tożsamość, budują też, no, może to górnolotnie jest tak powiedziane, wielkość naszej ojczyzny. Ja myślę, że no, idziemy w dobrym kierunku, będziemy się rozwijać, będzie dobrze, będzie lepiej, tylko szanowni państwo, módlmy się i miejmy odwagę mówić o naszych wartościach, o tym, co jest dla nas ważne i na co zwracamy uwagę. Wszystkiego dobrego, zdrowych, błogosławionych świąt życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryi. Bardzo dziękuję panu doktorze za tę wizytę u nas z telewizji, teraz tutaj w radiu. Potem tylko słyszę, że to ta troska, która była w tych głosach naszych słuchaczy dzisiaj, wybrała w tych telefonach, to jest też wyraz miłości bliźniego. Miłość ojczyzny jest też formą bardzo wzniosłą miłości bliźniego. To jest taka bardzo chrześcijańska. Możemy też zgodować Bogu dzięki, że mamy taką świadomość wśród naszych słuchaczy, wśród naszych rodaków, tak powiedzmy. I dziękuję, że też ten wykład pana tutaj, to taki uniwersytet ludowy, bardzo szeroki. Mam też to jeszcze pogłębić na to. Ojciec, starałem się mówić takim językiem nieakademickim. To rzeczywiście mam nadzieję, że byłem zrozumiały, nie używałam żadnych pojęć właśnie takich. Ale szanowni państwo, ja jestem też, no, poczytam sobie za wielki zaszczyt, że mogłem państwu właśnie mówić o takich rzeczach, które dla mnie są bardzo ważne, bardzo istotne, no i odgrywają w moim życiu bardzo ważną rolę. Bardzo też panu chcę życzyć panu pięknych uśmiechów świąt i tego co najlepsze, panu pan swojej rodzinie i lub zapłać szczególnie w imieniu mojej rodziny. Mam nadzieję, że te święta ja i państwo spędzicie właśnie w gronie najbliższych osób. Proszę pamiętać, że ta miłość płynąca z żłobka ukraińskiego jest dla nas chyba najważniejsza. Wszystkiego dobrego, bardzo chcę zapłać. Naszym gościem był pan doktor Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
Thank you.
a ja rozumiem.